Często prosicie mnie o radę, czy wybrać kocurka czy kotkę. Dzisiaj postaram się przybliżyć Wam ten temat. Zapraszam. To może zabrzmieć dla Was dziwnie, ale w pierwszej kolejności powinniście się zastanowić, w towarzystwie jakiej płci u ludzi czujecie się lepiej. Czy z kobietami, czy z mężczyznami. Proces antropomorfizacji przebiega u człowieka na tyle głęboko, że często stosunki międzyludzkie przekładają się na tezę ze zwierzętami. Jeśli czujesz się lepiej z energią żeńską, zapewne zdecydujesz się na kotkę. Natomiast jeśli pewniej czujesz się przy energii męskiej, zdecydujesz się na kocurka. To wynika z moich obserwacji, natomiast nie jest to regułą. Drugim czynnikiem, który wpływa na wybór płci, jest przeszłość. Zauważyłam, że osoby, które w przeszłości miały do czynienia z płcią żeńską u zwierząt, częściej decydują się na tę samą płeć, jakby uważały, że jest to sprawdzone. Osoby, które w przeszłości miały kocura bądź psa, częściej ponownie zdecydują się na tę samą płeć. Wielkim mitem na temat kotów jest to, że kotka ma łagodniejsze usposobienie od kocura. Spotkałam się w życiu zarówno z bardzo psotnymi, aktywnymi kotkami, jak i z łagodnym usposobieniem u kocurów. Zatem nie kierujcie się akurat tym aspektem w wyborze płci. To, czego ludzie obawiają się natomiast u kocurów, jest znakowanie terenu. Tutaj muszę Was uspokoić, ponieważ do 12 miesiąca życia, kiedy to najczęściej występuje już kastracja, raczej mało prawdopodobne jest to, żeby kocur zaczął znakować teren, jeśli wokół nie ma dostępu do żadnych spotkań z kotkami. Jest to naprawdę bardzo rzadkie. A po drugie, nie wiadomo, czy taki kocur w ogóle zacznie znakować teren, ponieważ miałam już do czynienia z kocurami, które nie znaczą. Dlatego upewnijcie się najpierw, pytając hodowcę bądź opiekuna zwierzęcia, jak zachowywały się dorosłe osobniki, a później ewentualnie martwcie się o ten aspekt, ponieważ wcale może nie jest godzien uwagi. Bardzo ważną rzeczą przy wyborze kota powinien być stopień socjalizacji kota z człowiekiem. Dlatego przed wyborem pojedźcie w to miejsce, gdzie mieszka Wasz przyszły towarzysz, poznajcie go, dowiedzcie się jak najwięcej o jego potrzebach, o jego manierach. Na pewno ktoś, kto opiekuje się Waszym przyszłym kotkiem, ma te informacje i powinien Wam ich udzielić. To właśnie charakter kota najbardziej powinien wpłynąć na Wasz wybór. Mam nadzieję, że chociaż troszkę przybliżyłam Wam temat wyboru płci u kota. Jeśli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, piszcie w komentarzach, chętnie na nie odpowiem. A na razie tyle i dziękuję, do zobaczenia w następnych odcinkach.